Cześć! Minął tydzień, więc czas na kolejny odcinek 5 sposobów na. Nas Polaków do imprezy nie trzeba zachęcać, jednak aby biba nie skończyła się zwykłym piciem wódki czy piwa, pokażemy Wam, jak ją ciekawie urozmaicić. Zobaczcie naszych 5 sposobów na gry imprezowe. Chińczyk to popularna gra, w którą pykają i starzy, i młodzi. Stąd też pomysł, aby zrobić specjalną wersję imprezową, w którą na bank każdy będzie chciał zagrać. Zaczynamy! Na starej ceracie przy pomocy farb, sprayu i wzornika maluję planszę. Jeżeli nie znacie lub nie pamiętacie zasad Chińczyka, to już Wam je tłumaczę. Na początku ustawiamy pionki w domkach. U nas będą to pokale z piwem. Aby nie myliły się one na planszy, zaznaczyłem je kolorową izolacją. Gracz może opuścić domek, jeżeli na kostce wyrzuci 1 lub 6. Jeżeli ktoś przeskoczy Was na planszy, Wasz kubek musi oczywiście zostać opróżniony, a następnie ponownie napełniony. Natomiast jeżeli ktoś stanie na Waszym polu, nie dość, że Wasz kubek będzie musiał zostać opróżniony i napełniony, to na koniec jeszcze trafi do domku. Ten z graczy, który jako pierwszy ustawi wszystkie swoje pionki w bazie, może je oczywiście wypić, a w nagrodę zgarnia flaszkę, na którą najlepiej się zrzucić. Krótko podsumowując, warto grać, bo można wygrać, a przy okazji impreza sama się rozkręci. Pijesz. Znacie beer ponga? To popularna gra i to do tego stopnia, że gdzie nigdzie organizowane są profesjonalne zawody. Jeżeli dotąd jej nie poznaliście, to zaraz pokażę Wam, o co w niej chodzi. Po dwóch stronach stołu ustawiamy rzędy kubków uzupełnionych po części piwem. Cała zabawa polega na tym, aby rzucić piłeczkę tak, aby znalazła się w kubku przeciwnika. Wtedy musi opróżnić on kubek. Opróżniony kubek usuwamy, a resztę ustawiamy w zwartą grupę. Nie zapomnijcie też o dodatkowym kubku z wodą, tak aby można było opłukać nim piłeczkę. Sami zresztą zobaczcie, jak to w praktyce wygląda. Doświadczenia wiem, że ta konkurencja rozgrywa całe towarzystwo na imprezie do momentu, aż kubek się skończy piwo. Spróbujcie sami. Statki. Część z Was na pewno pamięta ze szkoły, a niektórzy pewnie dalej w nie grają. Wystarczyło w zeszycie narysować pole i nudna lekcja zamieniała się w prawdziwą bitwę morską. Dziś też zagrałem w statki, ale w wersji dla dorosłych. W pudełkach od pizzy rysujemy plansze, na których będziemy ustawiać statki. Następnie sklejam pudełka przy pomocy taśmy dwustronnej. Plansze, na których będziemy oddawać strzały, wydrukowałem, tak aby mieć zapas na później. Teraz przyczepiam je do ścianek za pomocą pinezek. Zasady są proste. Na poziomych planszach ustawiamy pełne kliszki jako statki. To, ile statków ustawicie i w jakiej konfiguracji, zależy już od Was. Do zaznaczania strzałów można wykorzystać długopis albo markera. W końcu mamy plansze wymienne. Nasza gra jest już gotowa i na dzisiejszej imprezie na 100% ktoś zatonie. Jak widzicie, bitwa już trwa, idzie mi całkiem nieźle i moja kolej. G8. G8. Pudło. Teraz ja. E4. Proszę mnie. Jak widzicie, alkostatki to super gra, w której czasem lepiej jest przegrać niż wygrać. Ale to zależy kto co lubi. Zagrajmy w grę zespołową, wymagającą zręczności i mocnej głowy. Taką grą jest właśnie Flip Cup. Oto na czym polega. A więc tak, podzieliliśmy się na dwa zespoły, które stoją po dwóch stronach stołu. Każdy z nas ma w kubku alkohol, ale tak naprawdę sami decydujecie, co się w nim znajduje. Ważne, żeby było tyle samo i taki sam alkohol. Sama gra to nic innego jak alkoholowa sztafeta. Na słowo start, pierwsi zawodnicy z drużyny piją alkohol do dna, a kiedy to zrobią, stawiają kubek dnem na krawędzi stołu i podbijają go palcami tak, aby kubek stanął dnem do góry. Kiedy to zrobią, następna osoba z drużyny pije alkohol. Zobaczcie, jak mniej więcej to wygląda. Start! Zajmijcie, jest! Dobrze. Nie spieszę. Tak, Kriosz, tak. Spokojnie. Jest! Jest!
w ogóle nawet dawaj, nie obserwuje. On nie umie. Wierzymy w ciebie. Nie pykaj palcami, to opnij dęka. Dawaj! Daj! K***a, no nie, no nie, dawaj, no nie, dawaj, no nie. Ale mnie... Pamiętajcie jednak o zakąszeniu przed przystąpieniem do rywalizacji, bo inaczej odpadniecie z przedbiega. Rosyjska ruletka to śmiertelna gra, w której jedna osoba wjeżdża nogami do przodu. Ale ja dzisiaj pokażę wam fajną odmianę tej gry, której mam nadzieję nikomu nic się nie stanie. Na samym początku w szpindlu od płyt robią u góry dziurkę. Z kawałka plastiku wyciąłem sobie dwie podkładki. Potrzebna też jest mi zwykła płyta CD, którą podzieliłem na 6 równych części i po kolei ponumerowałem. Pozostało już tylko między podkładki wsadzić płytę, a całość spiąć gwoździem i przymocować. Będąc już na imprezie, w bębenku umieszczam 5 kieliszków z wodą, a jeden ze spirytusem. To będzie nasz śmiertelny nabój. No też. Raz. Komu skrzywi ryja? Chyba wlopał. Nie dotykać płycie, nie? Po kolei, od jedynki bierzemy, po kolei. Prozi! Za dziki. Za dziki seks. Za dziki seks. O, to już wiadomo kto. Nie, spoko. Tomeczek, Tomeczek! Tomeczek! Ten, kto trafił na pocisk, na pewno da to po sobie poznać. Zabójcze, ale da się przeżyć. Z takimi grami nie sposób się nudzić, więc nie zwlekajcie i wypróbujcie je na najbliższej imprezie. Koniecznie obejrzyjcie aftersceny oraz subskrybujcie nasz kanał i lajkujcie profil na Facebooku. Widzimy się już za tydzień.